Kotlety mielone. Znaje chyba każdy. Dla niektórych danie babciowate i wręcz obciachowe. Ale ja lubię od czasu do czasu wsunąć domowego mielonego z ziemniaczkami i mizerią. Polecam ten przepis, a po inne zapraszam na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Czerstwą kajzerkę moczę w wodzie. Dociskam talerzykiem, aby cała była zamoczona. Cebulę kroję w drobną kostkę i przesmażam ją na rozgrzanym oleju. W tym czasie łopatkę wieprzową mielę w maszynce. Na koniec mielę także odciśniętą z nadmiaru wody bułkę. Do zmielonego mięsa dodaję przesmażoną, ostudzoną cebulę, jajko, doprawiam też solą i pieprzem, i wyrabiam ręką na jednolitą masę. Formuję kotlety i obtaczam je w bułce tartej. Ręce obmywam zimną wodą przed zrobieniem każdego kotleta. Przygotowane kotlety smażę na patelni na rozgrzanym oleju na mocno złoty kolor. W trakcie smażenia obracam je na drugą stronę. Takie domowe kotleciki są bardzo smaczne. Polecam. I po więcej przepisów zapraszam na www.talerzpokus.tv.